Witam Państwa bardzo serdecznie. Po dosyć długim, nawet bardzo długim okresie nieobecności postanowiłam ponownie zająć się filmikami i to w zasadzie z tego względu, że bardzo mi Państwa brakowało. Dziękuję również za bardzo wiele informacji, bardzo wiele znajomości, bardzo wiele pytań, które mi zadajecie, na które bardzo chętnie odpowiadam, oczywiście w miarę swoich możliwości, bo człowiek po prostu całe życie się uczy. Ale zanim przystąpię do jakichkolwiek wzorków, aby Państwu pokazać, które mam już przygotowane, chciałabym z Państwem podzielić się wiedzą, którą nabyłam od babci, od mamy i która sprawdza się, nie kieruje się wiadomościami książkowymi, nie twierdzę, że są złe i mylne, wręcz przeciwnie, ale ja uczę się na zasadzie błędów, prucia i różnych takich rzeczy. Chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób, na pewno wiele z Państwa ten sposób zna, w jaki sposób rozpoczniemy tą naszą robótkę. Mówię tutaj, powiedzmy, o robótce, która ma dołem ściągacz. Czy to będzie ściągacz pojedynczy, czy to będzie podwójny, czy potrójny, jakikolwiek. Ja chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób ja zaczynam swoją robótkę, powiedzmy, ściągaczem. Ale tu głównie chodzi o to, aby ten ściągacz nasz ładnie się układał, nie rozciągał się. Mam naprawdę wiele swetrów, które robiłam tym sposobem i wiele lat i ściągacz jest bardzo, bardzo sztywny i ani mi się nie rozciągnął, ani jakichś innych takich różnych niespodzianek nie miałam odnośnie swetrów. Więc tak, chcąc nabrać oczka na druty, zaczynając robótkę, widziałam wiele różnych sposobów właśnie, jak się narzuca te oczka i nie będę się powtarzała, ale moja rada, tak jak ja robię, zanim zacznę narzucać oczka na druty, zostawiam sobie dosyć sporą ilość włóczki, aby po narzuceniu oczek mieć jeszcze odpowiednią długość, aby móc zszyć tą robótkę. Bo zaczynając zszywać robótkę mając, czyli od zera, od początku, osobną nitką, często gęsto jest tak właśnie, że nam się spruje. A używając właśnie tej nitki, którą sobie nadbierzemy, zanim zaczniemy narzucać te oczka, będziemy pewni, że ta nasza robótka po zszyciu nie będzie nam się gdzieś tam pruła. Chodzi o początek robótki. Więc tak, to troszeczkę może być nudne dla osób, które uczą się narzucać oczka na druty i zaczynając, ale chodzi mi o to, aby pokazać Państwu, jak ja przerabiam dwa początkowe rządki, aby ten ściągacz nasz był stateczny i nie rozciągał się. Więc tak, ja pokazuję po prostu tylko Państwu, w jaki sposób ja narzucam sobie oczka, więc przewieszam sobie tą włóczkę. Oczywiście wyciągnęłam sobie dosyć spory kawałek tej włóczki, aby móc później po narzuceniu oczek, aby został mi jeszcze jakaś odpowiednia długość, aby móc zszyć tą robótkę. Więc tak, nakładam sobie na te dwa druty. Mam przy pomocy kciuka i palca wskazującego. Wywijamy i nabieramy. Najpierw z palca wskazującego przekładamy przez kciuk i z powrotem przez palec wskazujący i tak dalej. Palec wskazujący, kciuk i palec wskazujący i już mamy trzy oczka. I dalej to samo, palec wskazujący, kciuk i palec wskazujący.
Nie będę Państwa zanudzała, bo jest naprawdę mnóstwo filmików, które pokazują, jak odpowiednio zacząć robótkę. Mi nie chodzi akurat właśnie o sposób narzucenia oczek, bo to już na pewno Państwo wiecie. Więc tak, narzucamy sobie oczka, tak jak gdybyśmy po prostu rozpoczynali jakąkolwiek robótkę. Narzucamy sobie te oczka. Cieszę się, że podobają się Państwu moje tłumaczenia tak zwaną taką, ja tak powiem, łopatologią, bo na tym właśnie rzecz polega, aby nie nauczyć się regułkowo, tylko na bazie po prostu pomyłek, bo niestety kilometry włóczek zostały sprute, zanim doszłam do jakiegoś, do jakiejś tam, w jakiś sposób można powiedzieć, według siebie perfekcji, aby ta robótka była odpowiednio zrobiona. Bo nie chodzi tylko o wzór, ale chodzi właśnie też i o wykończenie, i rozpoczęcie robótki. Więc tak, narzuciliśmy sobie jakąś tam ilość oczek na druty, prawda? I zaczynamy sobie ten nasz ściągacz. To, co ja Państwu pokażę, nie szkodzi, czy po tych właśnie dwóch rzędach, które teraz przerobimy sobie, czy to będzie ściągacz pojedynczy, czy podwójny, czy potrójny, czy nawet i poczwórny. Po prostu te dwa pierwsze rzędy to są rzędy, które spowodują, że ten nasz ściągacz będzie stateczny. Więc tak, ściągamy sobie to pierwsze oczko, przerabiamy jedno oczko na prawo, a oczko lewe przekładamy nieprzerobione na prawy drut włóczka z przodu robótki. Oczko prawe, lewe przekładamy nieprzerobione. Oczko prawe, lewe nieprzerobione. Oczko prawe, lewe przekładamy nieprzerobione. Oczko prawe, lewe przekładamy nieprzerobione. Prawe, lewe nieprzerobione. Prawe, lewe nieprzerobione. Prawe, lewe nieprzerobione i oczko prawe i oczko brzegowe, które ja zawsze przerabiam na prawo, aby powstał nam z boku taki ładny łańcuszek, który, jak Państwo wiecie, jest bardzo pomocny przy estetycznym zszyciu robótki. Więc tak, w drugim rzędzie zawsze ściągamy sobie to pierwsze oczko nieprzerobione i tutaj teraz mamy oczko lewe. To oczko lewe nie przerabiamy, przekładamy na prawy drut, nitka, włóczka z przodu robótki. Oczko prawe, lewe przekładamy nieprzerobione. Oczko prawe, lewe nieprzerobione. Oczko prawe, lewe nieprzerobione. Prawe, lewe oczko nieprzerobione. Oczko prawe, lewe, nie przerabiamy, przekładamy nieprzerobiony na prawy drut. Oczko prawe, lewe, prawe, lewe i oczywiście oczko brzegowe. Nie jest to, proszę Państwa, żadna filozofia, ale proszę mi wierzyć, że ten dół naszej robótki naprawdę będzie stateczny. Mam kupę swetrów, wszelakich robótek, które zaczynałam robić, robiąc ściągaczem i przerabiałam sobie te dwa pierwsze rzędy w ten sposób. Proszę mi wierzyć, są tak stateczne, ani się nie rozciągają. No po prostu niektóre swetry, aż serce się kraje, żeby pozbyć się tego swetra, dlatego że są fajne i nieporozciągane. A wiadomo, to wygląda niezbyt estetycznie. To jest moja taka bardzo prosta porada, ale myślę, że Państwu, niektórym przynajmniej z Państwa się to spodoba.
W następnych filmikach postaram się pokazać Państwu bardzo ciekawe wzorki, ale również będę starała się pokazać Państwu jak najwięcej jakichś innych ciekawych pomysłów dotyczących zakończenia robótki, rozpoczęcia robótki i jakieś inne. Jeśli Państwo macie mi coś do zaproponowania, bardzo chętnie przyjmę Państwa propozycje i postaram się je nagrać na filmiku. Proszę również, jeśli ktoś z Państwa nie subskrybował mojego kanału na YouTube, bardzo proszę to zrobić. Mam naprawdę bardzo ciekawe wzory Państwu do pokazania, ale oczywiście też sporo rad dotyczących takiego właściwego wykończenia robótki, zszycia, rozpoczęcia i takich różnych takich ciekawych temacików. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.